Wiecie? Nie wiecie. Chciałem zostać świętym. Nie tureckim świętym, takim prawdziwym. Takim, co to dla wszystkich wszystko. Śmieszne? Straszne. Strasznie straszne. Prawdziwa prawda. To będzie o snach. Chociaż właściwie, czy to były sny? Spałem zwyczajnie, tak jak zawsze. Nie chrapałem. Czy to ważne, czy chrapałem, czy nie? A może jednak ważne? W tym wszystkim jest wiele zagadek, niejasności, prawie same domysły. Pierwszy sen dość szybko zapomniałem. Był krótki i niezbyt ostry. Było to lekkie przebudzenie. Miałem świadomość, że śpię i że chcę się przebudzić, ale coś mi nie pozwalało. Zmuszało mnie, żebym odwrócił głowę w przeciwną stronę, przy czym wpadałem w jakby swego rodzaju letarg. W następnym śnie widziałem już wyraźnie jakąś postać i niezbyt mocno zarysowaną, jakby jakąś białą plamę. Była to najwyraźniej postać żeńska. Stała po mojej prawej stronie, gdy wpadłem w letarg. Zaczęła przesuwać się do mnie, jakby płynęła. Na moment stanęła,
przyglądała się, siadła mi na piersi i zaczęła dusić mnie za gardło. Zaczęło brakować mi powietrza, chciałem za wszelką cenę się przebudzić. Zacząłem coraz szybciej oddychać, wytężałem całą wolę, żeby otworzyć oczy. Ile to trwało, trudno powiedzieć. Po czasie udało mi się przezwyciężyć to. Czyli co? I otworzyłem oczy. Pamiętam, byłem malutki. Miałem może z 5 latek. Staliśmy z babką w kolejce w jakimś sklepie. Ludzie pchali się straszliwie, ściskali mnie ze wszystkich stron. Nie mogłem tego dłużej ścierpieć. Zagnąłem więc do babki: spieprzajmy stąd, bo nas te pijaki zaduszą. Innym razem palił się jakiś dom niedaleko naszego. Matka, jak inne kobiety, stała i przyglądała się. Ale widowisko. Podszedłem do niej, trzymając ręce w kieszeni. Kurna, ale się fajczy. Tak, aniołkiem to ja nie byłem. Łatwo być świętym, jak się świętym urodziło, ale jak się świętym nie urodziło, to nie jest takie proste. Rozumiałem to doskonale, dlatego też mocno się zapaliłem. Ale czy można być świętym? Że ile razy się podniosłam, kim to tyle razy upadałam. Że ile razy się podniosłam, tyle razy upadałam. W scenie życia, dnia i noc. Jaką rolę kazałeś grać mi, Panie, na scenie życia, życia i nocy? Dziękuję, Panie! Kim, Panie, byłem na tej ziemskiej drodze? Dlaczego Ty, tym, którym być chciałem? Ile razy się podniosłam, to tyle razy upadałam. Jaką rolę kazałeś grać mi, Panie, na scenie życia, dnia i noc? Wybrałem sobie najgorszego z prywaciarzy i przyjąłem się do niego do pracy. Pracowałem ciężko za symboliczną złotówkę. Po pracy pomagałem ludziom jak tylko mogłem. No, trzepałem dywany, nosiłem węgiel, wodę, wszystko bez zapłaty. Zaczęło mi to dawać coraz więcej przyjemności. Doszło do tego, że jak nie miałem komu pomagać, to czułem się niedobrze. A jak było mi dobrze, to było mi niedobrze. Wreszcie pewnego dnia moje poświęcenie, moja ciężka praca za pół darmo, zostawanie po godzinach bez wynagrodzenia, to wszystko zostało wynagrodzone. I chociaż było to 0,5 kilograma jakiegoś ciasta, czułem się, jakbym dostał medal. Byłem dumny. Nosić tego ciasta na piersiach nie mogłem, ale zasuszyłem je i postawiłem na honorowym miejscu jak puchar, który wypełniał się szczęściem, gdy na niego patrzyłem. W tym samym czasie zacząłem odczuwać jakby ludzką niechęć do mnie. Spostrzegłem uśmiechy, koledzy, których miałem, zaczęli się ode mnie odsuwać. Im więcej ludziom pomagałem, tym bardziej się ze mnie śmiali. Thank you.
zawsze, kiedy trzepałem dywany, zastanawiałem się, jak ci, którzy wymierzali chłosty, nie męczyli się. Mi zawsze wysiadał nadgarstek, a przecież nie trzepałem znowuż tak mocno. Miałem dziewczynę, straciłem. Miałem przyjaciół, straciłem. Miałem szacunek i sympatię ludzką, straciłem. Miałem już tego dosyć. W średniowieczu ludzie poświęcali życie za religię. Ba, życie. Ale jak tu poświęcić dziewczyny, przyjaciół, ludzki szacunek? Musiałem coś wymyślić. Przypomniałem sobie, że jak byłem mały i było mi źle, nie lubiano mnie, to udawałem chorego. Piłowałem kiedyś drzewo i zamiast drzewa podsunąłem rękę. Może trochę przesadziłem. A może jednak nie przesadziłem? Czy się nie bałem? Bałem się i to jak? Ale ludzi bałem się jeszcze bardziej. I znowuż wszystko było dobrze. Wstyd mi było przed ludźmi, że zachciało mi się być świętym. I żygać się chciało. I płakać się chciało, i żygać się chciało, i żygać się chciało, płakać się chciało, i płakać się chciało, i płakać się chciało. Zostać święty. Nie wstać. Nie wstać. Tak naprawdę. W codzienności. Bez wynoszenia hostii. Zbędnego bałaganu. Tu. Całej tej natchnionej celebry. Świętym po prostu. Święty. Z ulicy. Tej czy innej. Bez lęku przed chłostą. Gwoździ czy włócznicy kuty. Kropelek strachu, że ktoś się odwróci. Pętli wciskającej się w świętej samotności. Nierównej podłogi. Zostać świętym. Świętym codzienności. Zostać świętym od trzepania dywanu. Świętym codzienności. Świętym od drewna romanego. Świętym od trzepania dywanu. Od pachnącego poprzedniością. Świętym od drewna romanego na zimę. Świętym. Od pachnącego powszedniością chleba. Święty. Zostać świętym nie wstać. Tak naprawdę w codzienności bez wznoszenia hostii. Zbędnego bałaganu tłu, całej tej natchnionej celebry świętym po prostu. Z ulicy tej czy innej. Bez lęku przed chłostą gwoździ łucznicy kuty. Kropelek strachu, że ktoś się odwróci, świętej samotności, pętli wciskającej się w szyję nierównej podłogi. Thank you.
świętym. Codzienności świętym od trzepania nieba, świętym od krwi chrąbanego na zimę, od pachnącego poprzedniością chleba. Świętym